Zapraszam na prezentację nowej oferty sprzedaży domu w Okrzeszynie. W pierwszej kolejności pokażę Wam okolice. Następnie zobaczymy samą nieruchomość, a na koniec opowiem Wam, jakie możliwości daje ta oferta. No to co? Zaczynamy! Jesteśmy w miejscowości, która w ostatnim czasie przechodzi istną metamorfozę. Z miejsca typowo rolniczego przekształca się w okolicę zabudowaną domami jednorodzinnymi, mieszkalnymi. Dlaczego tak się dzieje? Powodów jest wiele. Należą do nich między innymi. Po pierwsze, rozsądny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszczający domy jednorodzinne na działkach o powierzchniach nie mniejszych niż 1500 m2. Przemyślana i spójna zabudowa daje gwarancję dobrego sąsiedztwa nowym mieszkańcom. Po drugie, doskonała lokalizacja. Okrzeszyn znajduje się pomiędzy Wilanowem a Konstancinem Jeziorno. Podróż samochodem do Warszawy zajmie Wam około 10 minut. Natomiast autobusem, którego przystanek jest 200 metrów od nieruchomości, dojedziecie w pół godziny. Po trzecie, piękna okolica obfitująca w liczne atrakcje dla miłośników przyrody. To właśnie tutaj znajdziecie swoją oazę ciszy i spokoju. Poznaliśmy już okolice, a więc przyszedł czas na prezentację nieruchomości. Działka budowlana o powierzchni 1419 m2 w kształcie zbliżonym do kwadratu. Boki o długości mniej więcej 37 na 38 m. Narożna. Wjazd przewidziany w dwóch miejscach. Uporządkowana i zagospodarowana. Jej powierzchnia oraz kształt pozwala na ewentualną dalszą zabudowę przy zachowaniu komfortowych warunków dla przyszłych właścicieli. Dom o powierzchni zabudowy około 100 m2. Przeszedł w tym roku generalny remont. Praktycznie wszystkie najcięższe prace, łącznie z ociepleniem i podwyższeniem dachu, zostały już wykonane. Budynek parterowy, podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Doprowadzona energia elektryczna, gaz i woda. Szambo na działce. Suche fakty a propos samej nieruchomości mamy już za sobą. Teraz przyszedł czas na to, aby zastanowić się, jakie mamy możliwości wewnątrz. Spójrzmy na nieruchomość pod kątem biznesowym. Pierwsza kondygnacja została już wyremontowana. Składa się z czterech pomieszczeń. W każdym z nich jest osobna łazienka. Komfortowe miejsce do zakwaterowania 8 osób. Po zrobieniu kuchni gotowe do uzyskiwania stałego dochodu. Dzięki temu, że dach został podniesiony, również o poddaszu możemy myśleć jako o przestrzeni na wynajem. Zgodnie z koncepcją, w trzech pokojach spokojnie zmieści się 6 osób. Znalazło się również miejsce na dużą kuchnię oraz łazienkę z WC. Pozostało jeszcze podpiwniczenie. Widne, wysokie, z oddzielnym wejściem, w którym to można wydzielić 3 pokoje dla 9 osób. Patrząc na nieruchomość w ten sposób, możemy brać pod uwagę wynajem dla 23 osób. Taka była pierwotna wizja obecnych właścicieli. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyna słuszna droga. Stan zaawansowania nieruchomości pozwala myśleć o niej jako o domu, w którym możecie po prostu mieszkać. Parter, na którym będą na przykład salon z aneksem kuchennym oraz dwie sypialnie i łazienka. Poddasze zaadaptowane na własne potrzeby. Prywatna przestrzeń. Jedna albo dwie sypialnie. Możliwości jest wiele. Podpiwniczenie, które w naturalny sposób kojarzy mi się z jednej strony przestrzenią do pracy, a z drugiej oddzielną strefą wypoczynkową, siłownią lub na przykład bilardem i ping-pongiem. Dodam jedynie dla ułatwienia dalszego planowania, że istnieje możliwość dobudowy budynku o powierzchni zabudowy 156 m2. Na koniec krótkie podsumowanie. Oferta sprzedaży domu z potencjałem w pięknym miejscu blisko Warszawy, gdzie złapiesz oddech od miejskiego zgiełku. Serdecznie zapraszam na prezentację. Do zobaczenia na miejscu.